urodzie tego miasta stanowi jego architektura wtopiona w zieleń. Nieodłącznymi elementami współczesnego pejzażu Warszawy są te miejsca. Czy nie za dużo tych tragicznych pomników, jak na historię jednego narodu? Taka była nasza przeszłość. Tradycja znaczona przez śmierć i krew. Przez 1938 dni Warszawa znajdowała się w hitlerowskiej niewoli. Chcemy opowiedzieć o jednej z tragicznych historii, która zaczęła się wtedy. Jeszcze trwają operacje obronne wielkich jednostek Wojska Polskiego. Jeszcze nasza krwawiąca armia zachowuje wszelkie cechy regularnego wojska. Zaprosiłem panów jako szefów kierunków wywiadowczych i kontrwywiadowczych w celu sformułowania opinii co do ewentualnych możliwości stworzenia przez Polaków zbrojnego podziemia. Mam nadzieję, że panowie są do tego dobrze przygotowani. Bardzo proszę, co ma do zakomunikowania wywiad podpułkownik Pickenbrook-Hans? Zaczynaj. W ofensywnych działaniach rozpoznawczych stwierdziliśmy, że Polacy przeszkolili sieć dywersyjną do działań partyzanckich. Zastosowano system 3- i 5-osobowych komórek. Mamy namiar na 2 takie komórki. No niestety, kierownictwo jest nieznane. A wniosek, Hans? Ewentualni przywódcy podziemia to ludzie spoza zasięgu naszej obserwacji. Pozostają albo na emeryturze, lub mogą to być stosunkowo młodzi stopniem oficerowie. Tak. A co na to kontrwywiad? Proszę, pan Bendiveni. Nie stwierdziliśmy rozszerzania się akcji prometejskiej w Polsce. Polskie oddziały dywersyjne zostały przerzucone tylko do Czechosłowacji i do Rusi Zakarpackiej. Innych danych nie ma. A co na to Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy? Może pan, profesorze Six? Mój urząd zajmuje się badaniami nieprzyjaciela. Może więc hrabia Ollendorf przedstawi nam ten problem. On wspólnie z Brigadenführerem Joskem zajmowali się ostatnio bezpośrednio wywiadowczym rozpracowaniem Polski. Nasz agent uplasowany w polskim MSZ-cie przerwał kontakt w maju. Prawdopodobnie polski kontrwywiad zastosował tajne aresztowanie. W tej sytuacji jedyny trop to Komitet Siedmiu. Taką informację zdołał nam jeszcze przekazać agent na początku maja. Moim zdaniem komitet ten powstał z udziałem resortu zagranicznego. Badaliśmy dokładnie historię powstań narodowych w Polsce i
ruchów partyzanckich. Naszym zdaniem aktualny ruch podziemia będzie miał model zbliżony do form organizacyjnych powstania 1863 roku. Wypłyną nowi, nieskompromitowani przynależnością do sanacji ludzie. Pojawią się szersze kręgi demokratyczne. Przepraszam, profesorze. Zdaje się, że nasza wschodząca i najmłodsza gwiazda służby bezpieczeństwa ma nam coś do powiedzenia. Proszę bardzo, Schellenberg. Z doświadczenia kontrwywiadowczego należałoby wnioskować, że kierownictwo, o którym mówi profesor Six, będzie składało się z ludzi, którzy w przeszłości byli blisko Piłsudskiego, a później znaleźli się w opozycji. To mimo wszystko najwierniejsi z wiernych, a poza tym mit Piłsudskiego. Brawo, Walter. Panie generale, melduje łącznik z rozkazami naczelnego wodza. Co? Przecież marszałek siedzi w Rumunii. Gdzie ten łącznik? To znaczy, jeszcze go nie ma, ale przed chwilą wylądował na polu mogodowskim. Samolot typu SUM, ale pilot jest nieprzytomny ze zmęczenia. Ale właściwie skąd on się wziął? Mówi, że ukradł samolot Rumunom. Dawajcie go tutaj. Ale on jest nieprzytomny ze zmęczenia. Przytomny, nieprzytomny, ale łącznik. Choćbyście go mieli przynieść. Tak jest. Musimy przewidzieć, jakie aktywne części narodu polskiego pojawią się w przyszłości, aby móc je także zniszczyć. Musimy analizować, z jakich warstw społecznych i dzielnic pochodziło kierownictwo polityczne Polaków, które w XIX wieku utrzymywało opór przeciwko mocarstwom Europy i odbudowało państwo polskie po pierwszej wojnie. W związku z tym konieczne są wypowiedzi na temat podziału uzdolnień w poszczególnych warstwach i dzielnicach oraz na temat form dotychczasowej selekcji i kariery. Oprócz kierownictwa politycznego należy uwzględnić kierownictwo wojskowe i gospodarcze. Należy wciągnąć na specjalne listy wszystkich tych, którzy mają przodków, którzy brali udział w powstaniu na przykład roku 1830, przewidując ich aresztowanie jako zakładników bądź też pod innym dogodnym pretekstem. Dotychczas wygrał tylko Wehrmacht. Wielki Clausewitz mówił, że wojna to przedłużenie polityki, a ja mówię, polityka to przedłużenie wojny. Oczywiście innymi metodami. Ta walka będzie i musi być bezwzględna. Führer powiedział, że zdecydowany jest prowadzić walkę z łamiącą wszystko brutalnością i wytępić całą polską warstwę przywódczą. Słowa Führera muszą być dla nas rozkazem. Pan chciał jeszcze coś dodać, generale? Tylko to jedno, panie ministrze, że konie się nie zabija. Konie się zaprzęga. Niemcom niepotrzebny jest teren, na którym dla pilnowania każdego Polaka trzeba utrzymywać dwóch uzbrojonych żołnierzy. Nam potrzebna jest spokojna przestrzeń życiowa. Pan chciał jeszcze coś dodać, generale? Uważam, że korzyści ekonomiczne będą wyższe z wykorzystania Polaków niż z ich likwidacji. Litość
przez pana przemawia Herr General. A litość to zaprzeczenie życia. Zachowawca wszystkiego, co nędzne. Litość, jak mawiał wielki Nietzsche, to dążność wroga życiu i narzucająca na siebie płaszcz wielkich słów. Nigdy nie stworzymy nowego humanizmu, humanizmu nad ludzi na miarę renesansu, jeżeli będziemy hodować podludzi, jeżeli do podludzi będziemy dostosowywać urządzenia społeczne, jeśli pozwolimy podludziom krzyżować się z nami, czy to biologicznie, czy duchowo, zamiast postępu w kierunku od człowieka do nadczłowieka, będziemy mieli dekadencję od człowieka do małpy. Pozwolę sobie uzupełnić, panie ministrze, że ten sam wielki Nietzsche uważał Niemców za naród dekadentów, ogłupionych przez piwo, gazety i własne żony. Znacznie wyżej stawiał właśnie Wenecjan i Polaków, a sam uważał się za Polaka. Widziałem w Weimarze jego list, w którym wyraźnie pisze Ich bin Pole. Nie przeczę. Mógł tak napisać, zwłaszcza, że zidiociał na starość. Tak czy inaczej, panie generale, pańskie poglądy mijają się z życzeniami Führera. Oczywiście ja nie zamierzam robić z tego użytku, ale ja też zgadzam się z Führerem. Ze względów profilaktycznych należy zlikwidować polską elitę narodotwórczą. Mój zastępca wyjaśni wam za chwilę, na czym polega przedłużanie wojny polityką. Oddaję ci głos, Heidrich, i czekam na raport o 22.15. A pan doktor Wetzel niech wyciąga wnioski. Najdalej w listopadzie czekam na pański raport. Od chwili powzięcia przez Führera decyzji zaatakowania Polski przystąpiliśmy do formowania 5 specjalnych grup operacyjnych, których celem było posuwanie się za walczącymi armiami i oczyszczanie terenu z sił wrogich Rzeszy. W trakcie akcji okazało się konieczne zwiększenie ich ilości do 8. Obecny tu brygadę Führer Bruno Streckenbach może podać kilka szczegółów dotyczących ich pracy. No cóż, teren zajmowała armia. Zadaniem naszych grup było tylko oczyszczanie resztek. Nasza trasa prowadziła od Katowic przez Kraków do Rzeszowa. Poszczególni dowódcy komando mieli sporządzone spisy ludzi. W przypadku Katowic były to spisy harcerzy i bandytów, byłych bandytów Korfantego. Większość z nich została zlikwidowana już 4 września. Prawda, akcja odbywała się planowo, chociaż zdarzały się również elementy improwizacji. Na przykład w miejscowości Nisko jeden z dowódców komando wykorzystał wręcz murzyńską naiwność polskich nauczycieli. Kazał im się zebrać w szkole pod pozorem rozpoczęcia roku szkolnego. Oczywiście wszyscy w tej chwili znajdują się w więzieniu w Rzeszowie i czekają na likwidację. Nazwisko dowódcy komanda? Doktor Ludwig Hahn. Dziękuję. Uwzględnię przy nominacjach. Schemat akcji w Nisko warto chyba powtórzyć, tylko na większą skalę. Na przykład w odniesieniu do nauczycieli szkół wyższych. Proszę o tym pamiętać, Obergruppenführer. Myślę, panowie, że wiecie, o co chodzi. Naszym zadaniem będzie teraz zapobieżenie możliwości powstania polskiego podziemia. Pan, Brigadefuhrer Streckenbach, pan już nie wróci do Hamburga. Pan się tam marnował. Zostanie pan dowódcą ZIPO i SD na teren Polski. Dziękuję. Potrzeba nam fachowców. Czy pan jest przygotowany, Obergruppenführer? Mile?
tej chwili trwają badania i studia w trzech wariantach. Po pierwsze, możliwość utworzenia polskiego rządu kolaboracyjnego. Po drugie, możliwość powstania centralnie kierowanych band podziemnych. Po trzecie, możliwość powstania niezorganizowanych band. Oczywiście nie muszę tutaj dodawać, że przyjęcie pierwszej alternatywy wyklucza możliwość trzecią. A w każdym razie przesuwa ciężar walki z bandami na ewentualny rząd kolaboracyjny. A więc zajęliśmy się możliwością drugą. Mianowicie stworzenia przez Polaków jednolicie dowodzonego podziemia. I chociaż takie podziemie jeszcze nie istnieje, my stworzyliśmy specjalny referat do jego likwidacji. Panie generale, major dyplomowany Galina melduje się posłusznie. Z rozkazu naczelnego wodza. Dajcie mu krzesło. Nie, już dobrze. Major dyplomowany Galinet. Czy pan jest pijany? Panie generale, po tylu godzinach lotu. Aha, przepraszam. Podobno przywiózł pan rozkazy. Dziwnie późno. Ale byliśmy bez rozkazów. To właśnie to. Rozkaz powołania pod okupacją tajnej organizacji wojskowej. Znajduje się jako jej dowódca. Pan? Jestem od kilku miesięcy przewodniczącym Komitetu Siedmiu. Kierownictwa tajnej organizacji wojskowej do działań na zapleczu wroga. Ten rozkaz pana marszałka jest przeznaczony dla mnie. Można było powierzać tak niezwykłe zadanie młodym, ambitnym ryzykantom, kiedy mieliśmy państwo. Dziś nie ma nic poza wiarą. Dlatego ważne stają się autorytety moralne, w które wszyscy Polacy uwierzą. Obecnie jako najstarszy dowódca odpowiedzialny za losy kraju i armii wyznaczam obecnego tu generała brygady Michała Tokarzewskiego na dowódcę Polskiej Organizacji Podziemnej. Sądzimy, że struktura polskiego podziemia będzie zbliżona do ich tradycyjnego systemu wytworzonego w latach 1862-63. Celem owego systemu było przygotowanie powstania. A wobec tego, że w tej chwili ich cel będzie zbliżony, pan nie docenia ich wojska. W okresie poprzedniej wojny mieli tajną tak zwaną Polską Organizację Wojskową, która zaczęła działać jawnie dopiero w czasie naszych niepowodzeń na froncie. Ale właśnie POW opierało się na systemie, który nazwałem powstaniowym. Oczywiście polskie wojsko doceniam, skoro się jeszcze broni. Ale nie biorę go za bardzo pod uwagę, bo pokonane przez nas oddziały idą przeważnie do niewoli. Dotyczy to prawie w 100% ich wyższych wojskowych. Ewentualne kierownictwo podziemia może się rekrutować ich dawnych działaczy cywilnych. Obergruppenführer Miller, czy uwzględniono w badaniach dziedzictwo krwi i ich środowisko? Cecha bycia przywódcą to cecha dziedziczna, charakterystyczna dla elit. Tak, kazałem sporządzić listy wszystkich wybitnych działaczy. Zwłaszcza tych, których przodkowie brali udział w powstaniu. No, listy nie są jeszcze zupełnie gotowe ze względów trudności dotarcia do źródeł, to znaczy ich prasy, fotografii, protokołów. Ale z chwilą wkroczenia do Warszawy sprawy te zostaną załatwione błyskawicznie. Tych ludzi trzeba aresztować jako zakładników. Pod jakim pretekstem?
O to już wy będziecie się martwić. Możecie ich aresztować za przynależność do skautów albo za to, że nie należeli. Byle się wam nikt nie wymknął. Ja proponuję już teraz zrobić spis dowódców armii polskich i sprawdzić w obozach, czy wszystkich już mamy. Pomysł dobry, lecz niewykonalny. Niektórzy z nich przedostali się już do Rumunii. Czyżby pańskie ręce Miller nie sięgały do Rumunii? W takim razie po co pan tu jest? O ile mi wiadomo, ich marszałek i jego sztab zostali tam aresztowani. Trzeba tylko sprawdzić, kto tam jest i można ich skreślić z listy. Wielu z nich uciekło aż do Francji. A poza tym nie możemy się ograniczać tylko do wojskowych. Klęska ich rządu, klęska każdego rządu, to woda na młyn opozycji. Sądzę, że w ewentualnym podziemiu mogą dojść do głosu członkowie dawnej opozycji. Rząd, który oni nazwali sanacją, miał charakter wojskowo-lewicowy. Ich marszałek był przecież synem chłopa. Kilku ich ministrów było synami chłopów, robotników. Ale były to rządy mniejszościowe. Największa ich partia, narodowcy, pozostali w opozycji. A więc sądzę, że należy uczynić dokładne listy wszystkich działaczy nacjonalistycznych. Pan nie docenia ich grup lewicowych, nawet komunistycznych. Ich partia komunistyczna została rozwiązana. Przywódcy zlikwidowani. Tym bardziej ci, którzy zostali, cierpią na głód działania. Nie będą czekać na rozkazy, ani nikt im nie będzie bronić działania. Poza tym upadek rządu na ogół pociąga za sobą przesunięcie nastrojów społecznych na lewo. To jest takie prawo społeczne. Uważam, że należy liczyć się z powstaniem komunistycznego podziemia. Na obszarach kontrolowanych przez Wehrmacht zanotowano już przypadki tworzenia się band komunistycznych. Są to przeważnie ludzie młodzi, że działają spontanicznie. Czy istnieje możliwość współdziałania polskich nacjonalistów z polskimi komunistami? Teoretycznie, tak. Co to znaczy teoretycznie? Jeżeli istnieje, to już trzeba działać. Zgodnie z zasadą divide et impera. 26 września 1939 roku w podziemiach gmachu PKO generał Karaszewicz-Tokarzewski odbierał przysięgę pierwszych oficerów Służby Zwycięstwu Polski. Na tym froncie walka miała trwać ponad 5 lat. Tu trzeba było walczyć nie tylko z potęgą wroga, ale i z własną słabością, lękiem, brakiem nadziei. Na tym froncie ginęło się bez sławy i nawet nazwiska. Podczas tortur w katowniach gestapo, podczas ulicznych egzekucji, z ustami zaklejonymi gipsem w włazeńskich papierowych koszulach. Aby ofiary nie miały sił rzucić się na swych oprawców, przed rozstrzelaniem upuszczano im krew. Chciałbym przedstawić szczegóły propozycji pana generała. Otóż... Miał pan się zgłosić po odbiór dokumentu. Sekretarka czeka. Ale... Czy nie za ostro potraktowałeś tego chłopca? Opracował już cały plan. Dziś nad ranem był w szpitalu na oczki. Wybrał trupa podobnego do ciebie. Mała charakteryzacja. Później wystawienie zwłok na widok publiczny. Delegacja z kwiatami w Alei Zasłużonych. Oczywiście pogrzeb na koszt miasta. Wybacz, że to brzmi jak czarny humor, ale plan jest dobry. Pogrzebany z życia? Daj spokój. Skierowany do pracy w podziemiu.
mam dla ciebie bardzo ważny posterunek. Posterunek. Praca podziemna. To zniosłe i potrzebne. Ale czy chcesz, żebym ja tych argumentów użył oszukując samego siebie, czy przy oszukiwaniu ludzi? Przecież w mojej sytuacji ty chcesz mnie namówić do deserty. Nie masz prawa tak myśleć. Wojna trwa jeszcze, a wkrótce ruszą alianci. Wojna trwa. No ale iluż naszych kolegów jest już za granicą? A mnie z kolei proponujesz, bym się schował pod ziemię. Nie wolno ci o nich źle mówić. Oni tu wrócą. My zaś tutaj musimy, żeby wszystko było gotowe, musimy ratować najlepszych. Właśnie na pierwsze dni wolności, żeby jakaś szumowina nie wylazła. Tak. Jak przemawiałem do ludzi, kiedy bronili miasta, jeździłem, podawałem rękę. Jestem razem z wami. Prezydent z ludnością stolicy, razem. A teraz oni mają iść do niewoli, a ja się chowam pod ziemię. Stefan, przecież nikt o tym nie będzie wiedział. Ale ja będę wiedział, że się nie sprawdziłem. Pragnienie nieskazitelności? Nie mów z takim przekąsem. Przecież wiesz, że ci ludzie mnie nie wybierali. Że zostałem im narzucony. No ktoś musiał być mianowany na ten urząd. Właśnie to. Mianowany. Do dzisiaj mówią o mnie niektórzy ten mianowaniec. Chyba, że czasem nazwą nas sierotami po marszałku. Jesteś potrzebny, pułkowniku Rowecki. I mnie jesteś bardzo potrzebny, rozumiesz, Stefan? No, mógłbym ci wydać rozkaz, nawet nie jako komendant służby zwycięstwa, ale jako twój dawny dowódca. Przecież walczyliśmy razem. Ale uparłem się, żeby cię przekonać. Tak. Ja też chcę walczyć. Ale walczyć w polu z otwartą przyłbicą. Dlatego chcę się przedzierać na zachód. Tam walczą nasi. Mógłbym dostać jednostkę pancerną. Nauczyłem się walczyć tą nową bronią. Nauczyłem się nią walczyć z Niemcami. Pamiętasz, jak było? Udało mi się przełamać linie niemieckie w nocnej szarży. Co potem? Musiałem niszczyć własne czołgi, bo zabrakło paliwa. I ty chcesz, żebym został tutaj? Powiem ci więcej, Stefan. Walka, którą ci proponuję, będzie jeszcze trudniejsza i nie wiem, ile czasu będzie trwała. Tu nie będziesz walczył z czołgami wroga, który, jak sam mówisz, można zaskoczyć nocną szarżą. Tu będziesz walczył także z własną słabością, lękiem, brakiem nadziei. Dotychczas znano cię jako wybitnego stratega i błyskotliwego publicystę. Byłeś w ścisłej radzie wojennej w Giszu. Na tym froncie ginie się bez sławy, bez nazwiska. Gdzieś podczas tortur w niemieckiej katowni, może w ulicznej egzekucji, a może w obozie. Ale ja nie mogę się walczyć. Tylko walka toczy się tam. Tu będziemy stać z bronią u nogi. Wiesz, ile mają do nas żalu? Ilu ludzi uważa, że armia ich zawiodła? Wiem. Wszystko to wiem. Nawet jeżeli trzeba będzie jakiś czas, jak to mówisz, stać z bronią u nogi, gdy przyjdzie czas, wymierzymy ją w Niemców. Tym razem skutecznie. Ale najpierw
Trzeba odbudować kadry, szukać ludzi. Ba, może nawet uczyć posługiwać się bronią. Trzeba będzie opracować zupełnie nową taktykę. Przecież tu nie będziesz walczył w polu, tylko wśród domów. Wśród zamieszkałych domów. Do tego potrzebne mi twoje doświadczenie. Stefan. Grudnia 1939 roku Służba Zwycięstwu Polski zostaje przemianowana na Związek Walki Zbrojnej. Komendantem na obszar okupacji niemieckiej zostaje Stefan Rowecki, awansowany do stopnia generała. Generał Rowecki podpisuje zaszyfrowane depesze pseudonimem Grabica. Wiosną 1940 roku ZWZ liczy ponad 40 tysięcy członków. Jerzy! Skąd ty tu? Prosto z Wilna. Widzisz, jestem teraz w konspiracji. Oczywiście. No tak, rozumiem. Ale jak tam trafiłeś? Ach, to długa historia. Niż byłem ranny pod Kowlem, potem w szpital w Wilnie. I właśnie potrzebowałem spowiedzi. Ksiądz dał mi kontakt. To fantastyczne. To, że byłem śmiertelnie ranny? Nie, muszę cię koniecznie poznać ze swoim dowódcą. Dobrze by było, gdybyśmy byli razem. Naprawdę mógłbyś mnie z kimś takim skontaktować? No oczywiście. Jeszcze dziś mamy odprawę. Wiesz, musimy się szykować. Francuzi wkrótce ruszą. Francuzi tkwią ciągle w miejscu, w obronie, mając taką przewagę. Najpotężniejsza armia lądowa w Europie. Anglicy wycofują się z kontynentu, a ty mi proponujesz wstąpienie do organizacji. Dlaczego? Dlatego, że już wylizałeś się z ran. No więc? Znowu historia zatoczyła koło. Znowu 30 milionów Polaków na prawie 10 razy tyle wrogów. Przecież sama biologia mówi. Biologia mówi także, że wszystkie gigantozaury już dawno wyzdychały. Jeszcze 20 lat temu walczyliśmy razem. Jeżeli nie chcesz, będę walczył sam. Jeżeli nie chcesz zrozumieć, że trzeba walczyć. Trzeba przetrwać. Tu chodzi o coś więcej niż przetrwanie. Za jakiś czas ruszą alianci. Sporo naszych się uratuje. Ale co to będą za ludzie? Wróg chce z nas zrobić naród, który nie mówi nie. Naród, który ma duszę niewolników i donosicieli. Ty w duszę wierzysz jeszcze? Gorzej, bo wierzę w jej nieśmiertelność, ale jednocześnie wiem, że można ją zatruć. Pamiętaj, tu chodzi o coś więcej niż przetrwanie. Mógłbyś mieć ogromny wpływ na organizację podziemną. Właśnie ty, legendarny dowódca Schwoleżerów. Nie, nie mów mi o Schwoleżerach. Sam mówiłeś, że oprócz normalnego, zwykłego honoru istnieje jeszcze wasz honor Schwoleżerów, pułkowniku. Panie pułkowniku, przyjechał łącznik. Jakie wieści? Niemcy aresztowali Starzyńskiego.
Polacy to trudny przeciwnik. U nich fanatyczne umiłowanie wolności jest nieodłącznym towarzyszem fenomenalnych wprost skłonności do konspiracji. Nasi koledzy zgodnie z sugestiem profesora Sixa przygotowali plan AB pochwycenia przywódców polskich band. Na podstawie dokumentacji, analiz przygotowano spis 4000 Polaków, którzy mogliby potencjalnie zostać przywódcami konspiracji. Szczególną uwagę, zgodnie z sugestiami, zwrócono na ludzi o radykalno-lewicowej orientacji. Ci ludzie zostaną izolowani i... Drogi Walterze, niech pan daruje szczegóły. Ta akcja i tak nie przyniesie pożądanych rezultatów. Przecież sugestie... Kto jest najbardziej zainteresowany tym polskim ZWZ-em? Oczywiście Anglicy. A im można wierzyć, że z ośrodka kierowniczego organizacji usuną tych, których posądzą o poglądy lewicowe. Zrobią to za nas i lepiej od nas. Panie admirale, pan powiedział, że Polacy to fenomenalnie uzdolnieni konspiratorzy. Drogi Walterze, ten problem można rozwiązać przy biurku. Polacy nie lubią ułatwiać ludziom młodym szybkiego awansu. Oni się lubują w tytułach i w stopniach. O, generał Grabica to będzie któryś z tych pułkowników czy podpułkowników, ale wiemy przecież, że Grabica awans na stopień generała otrzymał dopiero w konspiracji. No a iluż miała ich armia? Ja nie pamiętam dokładnych danych, ale sądzę, że 500, może 700. Wystarczy tylko celne podstawienie naszego agenta w Anglii. Steintor, ostry chłopak. Podobno sprawdził się w Wilnie. Chce wydać na dowódcę. Dam mu do pomocy harcerka, przysłali ją z Siedlec. Rozpracowała tam lotnisko. Co pan o tym sądzi? Dowód ogromnego zaufania do mnie, ale biorąc pod uwagę nasze różnice polityczne... Różnice zostawmy na po wojnie. Czytałem przed wojną sprawozdanie z pańskich wystąpień w sądzie. Jako prawnik miał pan opinię człowieka nieskazitelnego. To pismo daje panu prawo wydawania rozkazów likwidacji. Generale, ale czy ma pan prawo przyznania mi takich prerogatyw? To nie będzie przywilej. Myślisz, że on się boi godziny policyjnej? Nie, tylko zbliża się właśnie 22:30. No, to co z tego? Jak to? Zapomnieliście już o rozkazie naszego komendanta? Każdy członek organizacji ma przez 5 minut myśleć o Polsce. Najlepiej około godziny 22:30. Widzisz w tym coś śmiesznego? Nie.
Jak mam przed zaśnięciem wyliczać barany, to mogę równie dobrze wyliczać rodaków. Książę Józef, wydając kabotyńskie okrzyki, skacze do Estery. Traugut, wynda na szubienicy. Jakub Szera nie piłą jednego z demokratów Dębowskiego. Istnienie 5 minut to nudne, więc tylko 2 minuty piłowania. Poczekaj, siostrzyczko, zostało jeszcze 2 minuty, więc śpiewam pierwszą brygadę. Ale nie znam tego dokładnie, więc muszę to sztukować jakimś szlagierem. Więc pijmy wino, szkole żerowie, niech troski zginą. Ludwik, trochę się zagalopowałeś. A. 40 męczenników. A może 40 tysięcy. Jeden to wielec, jeden wisielec, a reszta gdzieś w kazamatach. Śmierć we wszystkich kolorach. To jest właśnie nasza historia. Ta historia jest potrzebna. Inaczej żyje człowiek oswojony ze śmiercią, taki to już idzie na całego. Ty, Świerczewski, nie deklamuj. Lepiej pilnuj swojej żony. Ludwik, Ludwik. Chcesz mnie obrazić? Jerzy. Cześć, Jerzy. Jesteś. Cześć. To jest mój przyjaciel, pseudo Jerzy. No ludzie. Ale nie wygłupiaj się z tą konspiracją. Może być zupełnie spokojny. Zorganizowałem swoją komórkę K z iście niemiecką precyzją. Użyłem tak zwanego klucza rodzinnego. W ten sposób nikt nikogo nie zdradzi. A propos nie zdradzi, to ładne słowo, prawda, Nino? Jeszcze coś ważniejszego. Otóż Giewek jest mężem Niny, a Jan Giewoński jest jej... Ludwik. Jakby ci tu powiedzieć... Ludwik, proszę cię. Ale przecież ja chcę o tobie teraz coś dobrego. Więc Gienek tak bardzo kocha Linę, że zgadza się nawet na to, żeby zaspokajała swoje marzenia kosztem jego. Ludwik! Ale przecież on jest dla ciebie jak ojciec. I w ten właśnie sposób on zyskał rogi, a ja współpracownika. Chyba za dużo mówisz. Kupiłeś, co? Tak. Jakaś okazja? Jerzy, tylko raz w życiu dostaje się krzyż waleczny. Pan musi wziąć to w swoje ręce. Dlaczego z komunistami? Może parę miesięcy temu też pytałbym dlaczego, ale teraz? Widział pan tych powieszonych? Powiesili 50, głównie komunistów, ale nie tylko. Jakiś straszny symbol. Klerycy obok komunistów, jedni i drudzy. Chudzi, zarośnięci, z wytrzeszczonymi oczyma. Niemcy powiesili ich razem, tylko my wciąż dzielimy. Czy pan teraz już wie dlaczego? Jeżeli jest pan sprawiedliwy, musi pan i tej krwi oddać sprawiedliwość. To także polska krew. Pan wie, dlaczego ich powiesili? Wiem. Powieszono ich w odwet za akcję zrobioną przez Armię Krajową. To też jest symbol. Ale oni... Oni nie mają pretensji. Nie rezygnują z walki.
Nadal drukują te swoje ulotki, żeby zdziesięciokrotnić odwet. Kraj dojrzał do wspólnej walki. Pan jako komendant. Kraj tak. Ale... Ale... Chodzi panu o Londyn. Napaść Hitlera na Rosję pozmieniała układy. To początek wielkich przetasowań. Europa po wojnie będzie inna. A dla nas pierwszy problem na powojnie to będzie wybór sojusznika. Trzeba było położyć się spać. Całą noc tak siedzisz. Co nowego? Nowy transport do Oświęcimia. Wiemy. Co jeszcze? To mało? Zapomniałeś, że jest wojna. My też strzelamy. Wysadzamy pociągi. Tak. Ludzie giną. Słuchaj. Może by trochę przyhamować nasze akcje. Strasznie rozdrażnia Niemców. Rozdrażnie, bo im przeszkadza. Niemcy mają swój cel. Zniszczyć Polskę. A my mamy do wyboru albo walczyć, żeby im przeszkadzać. Albo zachowywać się biernie, żeby im to ułatwić. Zaniechanie walki w tym momencie to bierna współpraca z Niemcami. Jakie to proste dla ciebie wszystko, jakie to proste. Ten fragment. Należy wzmóc dywersję na tyłach armii niemieckiej, działając na korzyść Rosjan. Działamy na korzyść Polaków przebywających na terenie Związku Radzieckiego. Niech pani wstawi to do środka, a teraz aż do końca. Polska racja stanu wymaga, aby ją rozumiały nie tysiące uprzywilejowanych, lecz miliony szarych ludzi czujących się pełnoprawnymi obywatelami w swoim kraju, dla którego im warto żyć, a gdy przyjdzie potrzeba, to i ginąć na polu walki. Na tym polega siła 30-milionowego państwa. I na takim demokratycznym fundamencie musi się opierać jego racja stanu. Sprawę należy postawić jasno i brutalnie. W chwili, kiedy tysiące Niemców oddaje swe życie w ofierze, kiedy leje się niemiecka krew, naszym obowiązkiem jest dołożyć wszelkich starań, żeby naród polski nie wzrósł w siłę kosztem ofiar ponoszonych przez Niemców. Przyznaję, że w rezultacie będzie musiało się rozstać z życiem kilka milionów Polaków, zwłaszcza z warstwy ideowych przywódców. Żadna komisja do ułaskawień nie może mieć z tą sprawą nic wspólnego. Będzie to tak zwana nadzwyczajna akcja uspokajająca. Oczywiście, panie ministrze. Akcję tę przeprowadzimy z całą skrupulatnością.
Jednakże chodzi nam nie tylko o doraźne działanie, lecz również o długofalowe. Potrzebni nam są specjaliści. Sądzę, że należałoby sprowadzić doktora Hana. On przeszedł przeszkolenie praktyczne w specjalnych oddziałach w Bratysławie. Spisywał się tam nieźle, jakkolwiek nie miał zbyt wielkiego pola do popisu. W Warszawie będzie miał Mertena. Tacy dwaj intelektualiści na pewno znajdą wspólny język. Ostatnio Merten przysłał mi ciekawe zestawienie, z którego wynika, iż podziemie w Polsce ma tendencję do przesuwania się w lewo. Sądzę, że przywódców należałoby szukać wśród lewicowych piłsudczyków. To teoria. Na razie nie wiecie, czy podpisy na ich rozkazach Turwit, Rakoń i Grot oznaczają jedną czy kilka osób. Prawdopodobnie chodzi o tę samą osobę. Wskazują na to analizy przeprowadzone przez specjalistów od języka polskiego. Należy się upewnić na 100%. I działać? Działać błyskawicznie. Mówi pan o wykresach, a nie wiecie, jakie wyciągać stąd wnioski. Co oznacza to przesuwanie się na lewo? To, że jeżeli dotychczas powstania robiła u nich jedna warstwa, to w tej chwili mogą już stworzyć armię ogólnonarodową. Trzeba temu ukręcić łeb. Ja muszę mieć ich tego Grota czy Rakonia. Tak jest, panie ministrze. A co pan sądzi o memoriale Wetzla? To jeszcze lepszy specjalista od Mertena. Merten jest lepszym praktykiem. Wetzel to umysł subtelny, ale zbyt abstrakcyjny. Czasem na tym traci jego precyzja. A co pan ma na myśli? On w swoim memoriale pisze, że do pracy na rzecz Niemiec wystarczyłoby od 3 do 4 milionów 800 tysięcy Polaków. Jest to jednakże różnica ponad 1,5 miliona. O, to dane szacunkowe. Osobiście uważam, że i tych będzie za dużo. Resztę należy zlikwidować. Właśnie, tak. A Wetzel pisze, że należy likwidować, lecz również przesiedlać. A dokąd mamy przesiedlać? Gdybyśmy chcieli przesiedlić 1000 rodzin z jakim takim dobytkiem, trzeba by na to 20 pociągów, a bez dobytku też by zabrało to parę lat. Nie możemy blokować naszego taboru. No a więc likwidacja. Najbezpieczniejszy wróg to martwy wróg. Też nie jest takie proste, panie ministrze. Według naszych ostatnich obliczeń przepustowość naszych obozów jest zbyt mała, nawet gdybyśmy dwukrotnie powiększyli Auschwitz. Powiększymy więc 10-krotnie. Problem nie leży tylko w tym. Panie ministrze, czasami trudności sprawiają najdrobniejsze głupstwa. Na przykład mężczyznę do komory gazowej przygotowuje się 8 minut, a kobietę aż 15. Kobietom obcina się włosy. To żaden problem. Weźmiemy do obozów odpowiednią ilość fryzjerów. Mówiąc poważnie, panie ministrze, problem nie stanowi samo uśmiercanie, lecz likwidowanie zwłok, usuwanie zwłok. Nie chcemy wywołać epidemii.
Otóż według naszych obliczeń, jeżeli założymy przepustowość krematoriów na 50 zwłok na dobę, to w bilansie rocznym, biorąc pod uwagę oczyszczanie i remont pieców, uzyskamy co najwyżej 15 tysięcy. Nie docenia pan postępu technicznego, Sztekla. W tej chwili mam już dwa projekty przenośnych polowych krematoriów. Ale kadry? Kadry, panie ministrze. Myśmy wprawdzie zorganizowali szkołę palaczy z prowizoryczną siedzibą we Lwowie, ale absolwenci wyjdą dopiero za 2 lata. Dlaczego tak późno? Ponieważ ktoś z otoczenia Franka wpadł na pomysł, żeby oprócz zajęć praktycznych wprowadzić również ideologiczne. To kapitalne, jak ta anegdota. Ale mówiąc poważniej, niech pan żąda, kogo pan chce. Ekonomistów, specjalistów od anatomii, inżynierów, byle mógł pan jak najszybciej zameldować o wykonaniu akcji. Więc pan uważa, herr doktor, że memoriał Wenzla jest zły. Sam Führer wyrażał się o nim pozytywnie. Zawsze uważałem, że od likwidacji lepsza jest samolikwidacja. Tak, tylko że Polacy na to nie pójdą. Ich trzeba siłą wlec pod mur. Na to znajdą się sposoby. Pamiętacie bajkę braci Grimm o tym, jak mieszkańcy Altstadtu wypędzili trędowatego, który zemścił się na nich w ten sposób, że napluł do ich zbiorników z wodą. W ten sposób trzeba działać. Zatruwać wodociągi. I dlatego twierdziłem, że jesteś idiotą, kiedy aresztowałeś handlarzy wódką. Handlarzy mięsem, nauczycieli, księży. Wieszaj nawet bez sądu, ale handlarzy wódką? Bimbrem? Tak, od dawna uważałem, że należy ułatwiać życie pijakom, prostytutkom. Uważam też, że należy odżałować tych kilka marek i zacząć wydawać dla Polaków pisma pornograficzne. Tak, tak. Trzeba zniszczyć książki, których akcja rozgrywa się na polach bitew. Jakieś Ognie i miecze, Obrazy Matejki. A w to miejsce trzeba dać książki, których akcja rozgrywa się w łóżku. Trzeba im amputować z mózgu to, co my Niemcy nazywamy pamięcią narodową. Niech będą jak człowiek bez pamięci, który nie wie skąd jest i po co idzie. Dla nich świat powinien się zaczynać od tego, co wyczytają w naszych komunikatach. I księży, i komunistów aresztuj, bo oni wciąż robią mi nadzieję. Ale to wyścig. Wiadomo, że ludy barbarzyńskie rozmnażają się szybciej. Kino, radio powinny uświadamiać, jak niebezpieczne są porody. Ile kosztuje posiadanie dzieci? Jakie rzeczy można kupić za to, co wydają na te wiecznie wrzeszczące bachory? Należy zorganizować sieć izb poronieniowych i przeszkolić akuszerki. Im lepiej wykonane poronienie, tym większe zaufanie ludności. Nic o pielęgnacji niemowląt, żadnych udogodnień dla małżeństw, żadnych mieszkań, ulg podatkowych. Należy zniszczyć ogródki dziecięce i żłobki. A Hitler? Tak. Tak? Rozumiem. Hej. Aresztowano jakiegoś pacelta. Gdzie jest Ludwik? Co się stało? Szybko.